zobaczymy, co udało wam się przygotować. Wiem, że no, co najmniej jedna scenka na jedną grupę jest. Najmłodsza grupa już się instaluje. Góry, nasze góry. Zajmują swoje miejsca. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, w pięknym z wielu zamków mieszkała królowa Patrycja. Pewnego dnia miejscowa wróżka pojawiła się w królestwie i miała dla władczyni smutną przepowiednię. Za 2 godziny, 2 minuty i 73 sekundy na twoje królestwo przejdzie wielka wichura niszcząca twoje jeden z zamków. Ta, na pewno, chyba twoją starą. Przez królestwo przejdzie wichura. Ja stamtąd uciekam. Ludzie, chodźcie ze mną. Przyszła chwila zapowiedzianej katastrofy. Zaczęły walić pióra. Pod wpływem wichury zamek powoli zaczął rozbić. Grupa czerwona. Górski krajobraz. Górskim potokiem płyną słowa. Dawną pieśnią szumi woda. Piękno zieleni cieszy lica. Magia wiatru serce pochwyca. Złocisty deszcz spływa z nieba. W wolnym tańcu kołyszą się drzewa. Świerszcze cicho w trawie grają. Motyle koła zataczają. I tak od wieków aż do końca świata. Każdego roku, każdego lata. Brawo! Jestem miła. Inga Brodzińska, łapko! Inga Brodzińska, nasza poetka. Bardzo się cieszę, że właśnie i również wiersz mogliśmy zobaczyć. Razem mamy duet Szymon and Szymon. Zacznijmy od tego, że ponieważ mamy tak super obsadę, wasze oczekiwania mogą być trochę wygórowane. Więc zacznijmy. No dobrze. Ja najpierw chciałem w ogóle pochwalić siebie samego za to, jak taktycznie rozegrałem całą sytuację z naszą grupą. Mianowicie podałem pewien pomysł na spektakl i ustawiliśmy poprzeczkę cringe'u tak wysoko, że być może nawet teraz jej nie pobijemy. Ale może być, no są jakieś szanse, bo dzisiaj będzie naprawdę sucho. Ale postaramy się, żeby to nie był suchy występ i będziemy coś tam jakieś takie przerywniki robić. Dobrze, czy mogę poprosić o zeszyt z moimi zapiskami? Dziękuję bardzo. No słuchajcie, nie wiem, czy poznaliście kiedyś takiego prawdziwego górala. Ale to są, wiecie, są takie solidne chłopy, które wiedzą po prostu, ile są warte. I jakby... No właśnie, dlaczego górale mają takie duże ego? Wiecie może? Bo na wszystkich patrzą z góry. Jeszcze klokę sobie załatwili, nie? Dobrze. Dlaczego ludzie tak dobrze czują się w górach? Bo nie mają dołu. Dobrze, to ja może zrobić taką małą dygresję. Ogólnie w Polsce też mamy góry, jakby ktoś nie wiedział, ale jednak popularność tych gór i w ogóle ludzie nie chcieli na przykład wchodzić na najwyższą górę Polski, bo jak schodzili, to mieli porysowane telefony. No dobra, jak już jesteśmy w tych tatrzańskich okolicach,
To wiecie, dlaczego oscypek może być produkowany tylko w niektórych powiatach? Dlaczego? Powiedz. Bo to odgórnie ustalone. Ja może przeczytam Państwu parę ciekawostek a propos tego właśnie oscypka. Od 14 lutego 2008 roku oscypki zostały jakby zapisane jako produkt regionalny i musi być produkowany według ściśle ustalonych norm. Mianowicie powinien ważyć od 60 do 80 dekagramów, mierzyć od 17 do 23 cm. Może być tutaj... Mleko krowie może stanowić jedynie 40% mleka w całym oscypku. Ogólnie uchwalenie tego przepisu wiązało się, znaczy miało opóźnienie ze względu na protest na Słowacji, która również uważała, że oscypek jest ich regionalnym daniem, ale wyróżniono ten oscypek polski, oscypek słowacki, je oddzielnie tutaj zarejestrowano. Też muszę się pochwalić, że, ale nie pamiętam nazwy, bo kiedyś spotkałem takiego sławnego spinacza. Kurczę, to był chyba Zaszczyt. No dobra, a jak już jesteśmy przy takich sławnych osobach, to wiecie, która osoba jest teraz tak, no można powiedzieć, że no, tak mocno naciąganie, ale która jest na szczycie teraz? Taka piosenkarka. Górniak. Dobre. To był chyba najgorszy z tych wszystkich. Może niektórzy jeszcze nie słyszeli, ja to mówiłem ten żart na zimowym obozie, ale mogę się powtórzyć, tak? No to co mówi obcy, gdy idzie po szlaku? Stawaj. No stromo, tak jest. A po co detektyw idzie w góry? Po szlaku. Dobrze. Myślę, że możemy zakończyć bardzo pozytywnie. Dlaczego wspinacze uczą się flirtować? Bo właśnie nie da się inaczej być takim, mieć dobrych osiągnięć w Polsce. No bo jak tu inaczej zdobyć Śnieżkę, prawda? Dobra, to jeszcze dwaj członkowie kadry. Dajcie nam troszeczkę aplauzu. Komfortowo. Wyżej. Nie, w ogóle nie brzmi. A jak ty robisz? No ale. No rób. No, jest taki moment, że głos
jest, idzie tak i tak. O, jak tutaj trafię, jest, to będzie dobrze. No, jest, czy na, czy na. Ech, te nasze góry. Nasze spotkanie dobiegło końca. Było krótkie. Dziękuję. Do zobaczenia i do zobaczenia. Trzepiemy kocyki. Dobranoc.